Jestem przekonana, że gdyby moja babcia gdzieś w moim wieku była, to studiowałaby informatykę. Albo lepiej, byłaby influencerką. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przestańcie pytać mnie, kiedy ja wrócę na YouTube'a, bo ja nie odchodzę z YouTube'a. Ja po prostu zajmuję się wieloma rzeczami w swoim życiu, a kiedy Wam serwuję coś, to ma być takie już dojrzałe. Myślcie teraz o moich filmach jak o takich dobrych owocach, właśnie tak dokładnie gotowych do spożycia. Partnerem tego odcinka jest LG i będę Wam dzisiaj pokazywała, robiła unboxing produktu ich LG Gram. To po prostu jest idealna przestrzeń na to, żebym opowiedziała dzisiaj o takich swoich różnych przemyśleniach związanych z technologią. Także Wy możecie wrócić i po prostu słuchać, co ta Werka Billy Sparrow ma do powiedzenia. Starsi ludzie w social mediach, na portalach społecznościowych. Moja babcia ogarnia wszystko. Od telefonów, smartfonów, poprzez technologię ogarniania laptopów, kończąc na social mediach. Różnica między nimi a nami, będę tak brzydko mówiła nimi, nami, młodymi ludźmi, którzy zetknęli się bardzo szybko z tą technologią, albo, no tak jak teraz, jeszcze ludzie młodsi ode mnie, ja mam 22 lata, pozdrawiam, to już w ogóle rodzą się praktycznie z technologią w rękach. Mam nadzieję, że nie dosłownie, bo jeżeli Twoje dziecko ma 4 lata i dosłownie jest cały czas z technologią w rękach, to jest nie tak. A jednak właśnie osoby starsze mogą albo to jeszcze załapać, albo nie. Mogą się wystraszyć, a mogą jednak spróbować i nie bać się. I ja pamiętam od samego początku, kiedy moja babcia dostała komputer, ona się jakby nie bała. A może się bała, ale pokonywała ten strach. 2 lata temu, w środku nocy, zobaczyłam, że na jednym z portali społecznościowych zaczęła obserwować mnie. Elżbieta G. Znam tylko jedną Elżbietę G, która w środku nocy mogłaby mnie zaobserwować gdzieś. No więc napisałam do niej, ej, skąd ty w ogóle wiesz, że to istnieje? Ej, ktoś ci pomógł założyć to konto? Bo poklikałam i zrobiłam. Jestem przekonana, że gdyby moja babcia gdzieś w moim wieku była, to studiowałaby informatykę. Albo lepiej, byłaby influencerką. Tak samo pamiętam, jak kiedyś kupiłam nowy telefon mojej babci. Wpisać kod do karty SIM. Jezu, ja nie wiem, no przecież co to za jakieś hasło, jakieś numery, ja nie wiem, ja nie znam. Chodzi, biega po domu, no nie wiem, może tu to znajdę, nie ma. Spokojnie, pomyśl, pewnie to znasz. A, to o to chodzi, a, to 4855. Oczywiście zmyśliłam to. Nie historię, zmyśliłam kod, bo ani go nie pamiętam, ani nie powinnam go zdradzać. Chrońcie swoje dane w internecie. To była taka zabawna sytuacja, jakby zderzenie tej paniki z tym, że tak naprawdę kobieto, ogarniasz to, wiesz o co chodzi. Tylko wpadasz w panikę, no bo przecież to jest coś związane z technologią, więc na pewno nie wiesz, na pewno znowu chcą od ciebie jakieś hasło. Hasło do tego, hasło do tamtego. I ja się z tego teraz śmieję, że niby starsi ludzie są rozdrażnieni tym, ale tak serio, ja jestem tym rozdrażniona. Tyle maili i tyle haseł, ile w swoim życiu pozakładałam, to już mam tak... Przypomnij hasło. Przelewy. Robienie przelewów internetowych. To jest lęk racjonalny i irracjonalny at the same time. Jest racjonalny, dlatego że nie ogarniasz robienia przelewów internetowych, to są Twoje pieniądze, boisz się, że coś źle klikniesz i przelejesz albo za dużo, albo że w złe miejsce i Twoje pieniądze przepadną. Jednak, kiedy masz dziecko, które jest dorosłe i które każdego dnia wykonuje przelewy internetowe i ono z wielką chęcią pokaże Ci dokładnie, nauczy Cię, jak to robić, a nie jest to skomplikowana procedura, to już jest chyba jakieś wyparcie. This is exciting! Ogólnie cieszę się, bo mój laptop się zepsuł. Został naprawiony. Okazało się, że nie został naprawiony. That's glamorous! Let me show you.
Jest lekki, nie kłamali. Przepraszam, ale to jest naprawdę spontaniczna reakcja. Nie chciałam wcześniej oglądać tego, dlatego że chciałam, żeby to była prawdziwa reakcja. Płynnie przechodzę do tego, że w dzisiejszych czasach mamy takie odwrócenie ról. Jakby pomyślcie sobie o takim archetypie mędrca. Kim jest mędrzec? Oczywiście mężczyzną. Albo mędrczyni. Mędrzec czy mędrczyni? Jest siwy i stary. A my żyjemy teraz w takich czasach, kiedy to się totalnie odwraca. Dlatego, że jeżeli przegapiłeś te technologie na początku, to znaczy, nie wiem, miałeś 40 lat, kiedy ta nowa technologia zaczęła wchodzić, związana z internetem i tak dalej. Potem miałeś 50 lat, to już jest pum! 10 lat później to już jest w ogóle i inny świat. I nagle to właśnie to jest to, że nie robiłeś kroków do przodu i w pewnym sensie zostajesz w tyle. Głupi przykład kas samoobsługowych. Do czego to zmierza? Zmierza do tego, że będziesz musiał sobie wszystko sam klikać. Te dzieci z tymi tabletami po prostu podejdą do tej kasy i one nawet nie pomyślą o tym, że to jest jakaś nietypowa sytuacja. Dla nich to będzie normalne. Klikam rzeczy na ekranie dotykowym. Zauważcie, że klikanie rzeczy na ekranie dotykowym to w ogóle stało się jakimś po prostu podstawową czynnością, jakby chodzenie i oddychanie, nie? Masakra. Jezu, teraz sobie jeszcze to dochodzi, to do mnie, co powiedziałam. Przez to w wielu momentach to ten młody człowiek staje się autorytetem tego starszego. To nie znaczy, że ten młody nagle stał się mądrzejszy życiowo, ale okazuje się, że po prostu mądrość życiowa i zapamiętana wiedza versus dobre korzystanie ze źródeł, z informacji i biegłość technologiczna, że w wielu sytuacjach tutaj to jest ta rzecz, która po prostu pomaga funkcjonować. Chociaż bez mądrości życiowej oczywiście się nie obędzie. Powiedziano mi, że to jest w ogóle najlżejszy sprzęt na świecie. Dlatego się nazywa tak. Czajcie. Faktycznie czuć, że ten materiał jest taki, że jest lżejszy. To znaczy ja miałam w rękach takie sprzęty, które były mniejsze. To nie jest erotyczny żart. A były cięższe niż ten. I faktycznie jest bardzo ładny. Wow! Nie, w sensie serio. Tak całkiem serio. To jest taka rzecz, którą można sobie schować do torebki, do plecaka tak naprawdę. Cieniutkie to. On jest nawet bardziej lżejszy niż mniejszy. Wiecie, o co mi chodzi. I to dobrze, bo mimo wszystko chcemy, żeby wszystko było dobrze widać na komputerze, prawda? Nie róbcie tego w domu, bo prawdopodobnie upuścicie swój komputer. Czym dla mnie jest technologia w życiu codziennym? Mimo tego, że to brzmi jak jakieś pytanie po prostu z rozprawki, to jest dla mnie bardzo emocjonalne i trudne pytanie. Dlatego właśnie, że ja nie znam innego świata niż ten, w którym sama funkcjonuję, w którym jestem. I prawda jest taka, że gdyby nie postęp technologiczny, to w swoim życiu byłabym w zupełnie innym miejscu. Wszystkie kompetencje, które zdobywam, jakoś wiążą się z tą technologią. Nauczyłam się języka angielskiego głównie przez oglądanie rzeczy po angielsku w internecie. Jestem youtuberem. Dzięki technologii poznałam wielu przyjaciół, zdobyłam paru chłopaków. Oczywiście nie w tym samym czasie. Ja swojego życia nie dzielę na tę przestrzeń wirtualną i przestrzeń realną. I ja myślę, że właśnie to jest taki podział bardzo silnie utrzymywany przez osoby gdzieś z poprzednich pokoleń, a taki, który zupełnie się rozmywa dla młodszych ludzi, tak? Bo moje rozmowy przez Messengera z moimi przyjaciółmi są dla mnie zupełnie tak samo realne, jak nasze rozmowy, jak się spotykamy. Jest po prostu inny kanał przekazu, ale nasze emocje są równie prawdziwe, a być może czasami one są nawet bardziej prawdziwe online.
Może dla kogoś to jest szokujące, ale ja właśnie ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką, rozmawiałyśmy o związkach, o relacjach i właśnie mówiłyśmy o tym, że często o wiele prościej jest porozmawiać i zwierzyć się właśnie przez internet. I można powiedzieć, że to jest taki syndrom, że o Boże, prawdziwa rozmowa zanika i nie mamy już na tyle, nie wiem, odwagi obycia w normalnej rozmowie z kontaktem wzrokowym. Ja właśnie myślę, że jednak te rozmowy internetowe, one pomagają nam w wielu sytuacjach po prostu wydobyć z siebie te emocje, bo wydobywanie emocji z siebie i bycie takim szczerym jest po prostu trudne. I dzięki temu, wtedy kiedy nikt na nas nie patrzy, kiedy mamy chwilę, żeby pomyśleć, co naprawdę chcemy dokładnie powiedzieć, te rzeczy są bardziej takie adekwatne. Jeszcze jeden wniosek, który też jest taki słodko-gorzki, w ogóle to wszystko jest takie słodko-gorzkie. Ja, pomimo tego, że jestem na bieżąco z technologią, z internetem, to czuję, że w pewnych momentach, w pewnych miejscach w sieci, to ja powoli staję się tą starszą osobą. Serio. Powoli zaczyna to do mnie dochodzić, że ja naprawdę nie należę do tej najbardziej cool młodej grupy istniejącej. Już powoli z niej wychodzę. I że niedługo ktoś może będzie na mnie narzekał, że nie ogarniam czegoś, ale będę się starać ogarniać. Po prostu to płynie tak szybko. Zanim ja dostałam komputer, pamiętam komputer moich kuzynek. Był taki szeroki z boku, taka cała dupka. Monitor był taki szklany, że można robić puk, 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 jak w telewizorze. Potem pamiętam każdego laptopa, którego miałam po kolei. Mój pierwszy laptop po złożeniu też był taki gruby i był ciężki. Ja oczywiście uzależniona twardo brałam go, a to na kolana do toalety. Boże. A to zabierałam go gdzieś ze sobą, ale to było bardzo uciążliwe. Potem one były coraz mniejsze, mniejsze, lżejsze, lżejsze. I to, co ja dzisiaj miałam w rękach... Moja ulubiona youtuberka. Pierwsze wyszukiwanie Billy Sparrow. Wspaniale. Skąd wiedzieli? Avengers, no, ale ten Thor to tak jakoś mi nie pasuje. Billy Sparrow is in the house and she's gonna talk about period and stuff. Okej, dobra, przejdźmy do konkretów. Gdzie można kupić pracę magisterską? To jest straszne, ludzie naprawdę to robią. Najważniejsze jest, żeby z tego korzystać mądrze. I ja tutaj przytoczę słowa, mądre słowa, mądrej osoby. Moja znajoma Arlena Witt kiedyś mówiła o tym, ona jest nauczycielką, jeżeli cały czas się zabiera wszystkie urządzenia dzieciom w szkole, zabrania się używania ich, to sami pozycjonujemy te urządzenia jako coś, z czego nie można czerpać wiedzy, nie można się rozwijać, tylko to jest po prostu strata czasu. A to nieprawda, bo przecież w tych urządzeniach tkwi naprawdę wielka moc. Naprawdę widzę, jak na tych wielu płaszczyznach mojego życia technologia się odbija. Odbija to jest w ogóle za małe słowo, jak moje życie jest technologią po prostu. Oceniać to pozytywnie, negatywnie. Ostatnio czytałam książkę Snowdena, jakby wycieki różnych informacji, sprzedawanie moich danych. Ja nie znam innego życia, po prostu. Ktoś, kto zupełnie żyje bez internetu, mógłby powiedzieć, że jestem, nie wiem, jakaś rozpieszczona przez los i że w ogóle coś takiego nie jest potrzebne i można mieszkać w środku lasu. Pewnie można, ale całe szczęście ta osoba nie skomentuje tego filmu z wiadomych przyczyn. Technologia w waszym życiu. Jak to widzicie? Piszcie w komentarzach. Więcej informacji na temat LG Gram możecie znaleźć w opisie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa, buźka!